odstraszanie.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj przedstawię Państwu kolejny ogrodowy odstraszacz kotów. Jest to ultradźwiękowy odstraszacz firmy STV. Odstraszacz posiada wbudowaną fotokomórkę, która wykrywa ruch w odległości do 12 metrów i w zakresie 98 stopni, co zapewnia skuteczną ochronę terenu około 120 metrów kwadratowych. Po wykryciu ruchu przez fotokomórkę odstraszacz emituje ultradźwięki, czyli dźwięki o wysokiej częstotliwości, niesłyszalne dla ludzi, natomiast słyszalne i bardzo nieprzyjemne dla zwierząt, które w ten sposób są skutecznie odstraszane. Teraz pokażę Państwu, w jaki sposób należy przygotować odstraszacz do pracy oraz jak go zainstalować. Odstraszacz STV610 zasilany jest dwiema bateriami 9-woltowymi tego typu. Baterie podłączamy do umieszczonych w środku kabelków. Po podłączeniu baterii umieszczamy je w komorze, jedna na drugiej. I zamykamy wieczko. W tym momencie urządzenie jest już gotowe do pracy. Jak widać, oprócz włącznika, pod spodem urządzenia znajdziemy również gniazdo na opcjonalny adapter zasilania, który również dostępny jest w naszej ofercie. Uruchamiamy odstraszacz, przełączając go w tryb on. I w tym momencie urządzenie jest już aktywne, czyli po wykryciu ruchu przez fotokomórkę zacznie ono wydawać z siebie ultradźwięki. Aby przekonać się, że urządzenie działa, możemy nacisnąć ten przycisk. Wtedy głośnik będzie wydawał z siebie dźwięki słyszalne dla ludzkiego ucha, które mogą pozwolić nam wyobrazić sobie, w jaki sposób ultradźwięki urządzenia odbierają koty. Po zainstalowaniu baterii bądź podłączeniu adaptera urządzenie możemy już zamontować. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo z wykorzystaniem otworu na tyle urządzenia oraz przy użyciu dołączonego w zestawie kołeczka i śrubki możemy zamontować je na płocie, na ogrodzeniu, na wysokości pozwalającej najskuteczniejsze wykrywanie ruchu kotów, czyli około 20-30 cm nad ziemią. Drugim sposobem montażu jest montaż w ziemi, a do tego potrzebujemy ten właśnie przesuwny element, który najpierw umieszczamy w pozycji środkowej. Zostanie on tutaj zablokowany przez otwór. A następnie w zestawie znajdziemy jeszcze taki aluminiowy element, który wsuwamy tutaj. Taki aluminiowy bolec należy wbić w ziemię mniej więcej do połowy głębokości, tak by fotokomórka znalazła się na optymalnej wysokości do wykrywania ruchu kotów. Odstraszacz STV610 posiada atest IP44, co oznacza, że jest odporny na warunki atmosferyczne i można go stosować na zewnątrz bez obawy o zamoknięcie. Producent podaje, że jeden zestaw baterii powinien wystarczyć na około 3-4 miesiące pracy urządzenia, oczywiście w zależności od intensywności użytkowania. Dziękuję ślicznie za uwagę, zapraszam do oglądania innych filmów na naszym kanale, do subskrybowania kanału, a także do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu internetowego. Profesjonalne odstraszanie zwierząt. www.odstraszanie.pl